To nie po raz pierwszy, gdy miasto Częstochowa gości naszych rodaków mieszkających na dawnych kresach Rzeczypospolitej. To efekt coraz bardziej ścisłej współpracy naszego samorządu, placowego oświaty z tymi, m.in. na Litwie. Tym razem na sali sesyjnej pojawili się uczniowie Polskiej Szkoły z Szumska, którzy jakiś czas temu podpisali umowę partnerską ze Szkołą Podstawową nr 48 w Częstochowie. Rzeczywiście jest to wizyta Szkoły Polskiej z Szumsku na Wileńszczyźnie, z którą współpracuje Szkoła 48 i kiedy rok temu byliśmy na uroczystościach poświęconych 240-leciu oświaty w Szumsku, no zapanowała myśl, aby z tą szkołą nawiązać współpracę. W lutym odbyły się warsztaty dla nauczycieli związanych z pracą z uczniami autystycznymi, aspergerowcami. Rejon Wileński, polscy nauczyciele uczestniczyli w warsztatach, które przygotowywali nasi pracownicy naszej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast no, teraz mamy wizytę młodzieży. Będąc tam na Litwie, zaprosiliśmy dzieci i one są goszczone przez Szkołę 48, Szkołę Partnerską. Jak mówiono w czasie spotkania, współpraca ze Szkołą z Szumska będzie na pewno kontynuowana i rozszerzana, a przedstawiciele samorządu Częstochowy już dziś mają kolejne plany dotyczące współdziałania z placówkami oświatowymi, także w innych krajach. Jeśli chodzi o międzynarodową współpracę szkół, no to we wrześniu odbędzie się wizyta naszych nauczycieli w Bambergu, którzy będą uczestniczyli w projekcie hospitacyjnym. Planowany jest wyjazd do Pforzheim w Niemczech. Również w związku z planowaną współpracą z tym miastem, którym od lat współpracujemy, ale po okresie pandemii jak gdyby jest kwestia odnowienia tej współpracy. No i nie wykluczamy, że również będziemy na Łotwie, gdzie polskie gimnazjum, które wspieramy, które jest naszym miastem partnerskim, Rzeszów, będzie święciło jubileusz, kolejny jubileusz istnienia tego polskiego gimnazjum w tym mieście. Zatem być może tego typu wyjazdy będą miały miejsce.